Chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać na tej uroczystości. W szczególności chciałbym przywitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi. Pana obecność tutaj jest dla nas wielkim zaszczytem i czyni to uroczystość nie tylko uroczystością uniwersytecką, ale również uroczystością o wymiarze państwowym. Witam pana Longina Pastusiaka, marszałka Senatu Rzeczypospolitej. Witam pana Donalda Tuska, wicemarszałka Sejmu. I pana Kazimierza Kuca, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej. Też witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość posłów i senatorów Rzeczypospolitej. Chciałbym przywitać członków rządu, a w szczególności pana Włodzimierza Cimoszewicza, byłego premiera i ministra spraw zagranicznych. I profesora naszej uczelni, co mogłoby powodować, żeby siedział pan minister obok w tych ławach po drugiej stronie. Witam pana profesora Michała Kleibera, ministra nauki, szefa Komitetu Badań Naukowych. Pana Czesława Ślęzaka, ministra środowiska. Witam pana Adama Tańskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Witam przedstawicieli sądownictwa, wszystkich tutaj obecnych na sali, a w szczególności profesorów Marka Safiana, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Safian jest również naszym profesorem, stąd też siedzi w ławach Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Witam profesora Lecha Gardockiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I profesora Andrzeja Cola, rzecznika praw obywatelskich. Witam panią minister Szymanek-Deresz, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Witam pana Krzysztofa Czeszejsko-Sochackiego i pana Adama Witalca, szefów Kancelarii Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Witam wszystkich przybyłych na uroczystość ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych akredytowanych w Polsce, a w szczególności dziekana Korpusu Dyplomatycznego, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. I would like to thank you for your participation in the ceremony of conferment of the title of Doctor Honoris Causa. Thank you for your presence here during this ceremony. Witam przedstawicieli władz województwa mazowieckiego, przedstawicieli władz samorządowych województwa i miasta, a w szczególności prezydenta Warszawy, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Witam przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, banków i wszystkich innych ważnych instytucji, od których los tej uczelni też w dużej mierze jest zależny. A po przywitaniu ważnych osób z rządu chciałbym przejść do
powitania osób, które są najbardziej znaczące dla tej uroczystości. Mianowicie chciałbym przywitać przedstawicieli świata nauki, w szczególności prezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Andrzeja Legockiego oraz licznie przybyłych na tą uroczystość rektorów z uczelni warszawskich i nie tylko warszawskich, z różnych miast z Polski. Witam prezesów towarzystw, fundacji, instytucji naukowych przybyłych na tą uroczystość, również przedstawicieli Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Witam byłych premierów Rzeczypospolitej, których tu obecność, a w szczególności pana premiera Jerzego Buzka jest dowodem pewnej ciągłości linii premierów tutaj w tym kraju, także bardzo się cieszę, że pan premier zaszczycił nas swoją obecnością. I na końcu witam głównego bohatera tej uroczystości, pana premiera Tadeusza Mazowieckiego wraz z przybyłą na tą uroczystość rodziną. Promotorem doktoratu honorowego pana premiera Tadeusza Mazowieckiego jest profesor Mirosław Wyrzykowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu. Recenzentami byli profesor Jerzy Makarczyk, profesor Piotr Winczorek i profesor Andrzej Coll. Witam wszystkich panów recenzentów, a promotora, pana profesora Wyrzykowskiego, chciałbym prosić o wygłoszenie laudacji. Wielce szanowny panie prezydencie, rektor magnificus, rectores magnifici, spectabiles, illustrissimo doctor honoris causa. Wiele jest powodów, dla których Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął jednomyślną uchwałę w sprawie nadania doktoratu honorowego panu Tadeuszowi Mazowieckiemu. Zwykle promotor nie bardzo jest potrzebny w przewodzie tego rodzaju, bo uzasadnienie jest samo przez się oczywiste. Tym bardziej sytuacja taka ma miejsce w dniu dzisiejszym. Dlatego proszę o pozwolenie, czcigodny panie doktorze, a o możliwość wskazania w mej laudacji najważniejszych jedynie powodów dzisiejszej uroczystości. Jasność celu i konsekwencja jego realizacji. Te cechy określiły szansę Polski, gdy 12 września 1989 roku w expose rządowym Tadeusz Mazowiecki stwierdzał: pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, które wszyscy mogliby uważać za własne. Żyć w kraju o zdrowej gospodarce, w Polsce otwartej na Europę i świat, Polsce, której obywatele będą się czuć w innych krajach Europy i świata mile widzianymi gośćmi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami. Oczywiste jest, że suwerenność była i pozostała dla Tadeusza Mazowieckiego wartością fundamentalną. Przypomnijmy zatem, w 1989 roku suwerenność Polski była wyrażana także poprzez stosunek do najbliższych sąsiadów. To pierwsza zagraniczna wizyta w ówczesnym Związku Radzieckim w listopadzie 1989 roku w atmosferze obalenia w przeddzień wyjazdu pomnika Dzierżyńskiego. Wizyta przede wszystkim po to, by uklęknąć na grobach w Katyniu. Pierwszy polityczny akt poza granicami Polski był aktem hołdu Rzeczypospolitej dla ofiar zbrodni, synów narodu polskiego
i aktem skruchy za wymuszone przez dziesięciolecia milczenie. To rozpoczęcie procesu uniezależniania się od wschodniego sąsiada, uniezależniania politycznego, ekonomicznego i militarnego, przestawiania zwrotnic polityki zagranicznej, dążenie do odtworzenia i stworzenia trwałych i nieodwracalnych więzów z europejską cywilizacją Zachodu, czego efektem stanie się później, o wiele szybciej niż można było marzyć, członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. To także stosunek do zachodniego sąsiada. W listopadzie tegoż 1989 roku miała miejsce natychmiastowa analiza znaczenia upadku muru berlińskiego, by w czasie procesu jednoczenia Niemiec stwierdzić, że nie będzie zjednoczenia Niemiec bez udziału Polski. Na konferencji 2+4 nie mogło nie być Polski. Polska musi i będzie tam obecna, oświadczył Tadeusz Mazowiecki. I tak się stało. W ten sposób po raz pierwszy od 1939 roku Polska stała się podmiotem, a nie przedmiotem na arenie polityki europejskiej. Ale to żądanie obecności Polski wynikało także ze świadomości znaczenia procesu pojednania z Niemcami. Świadomości mającej swoje źródło również w odległej dyskusji na łamach więzi po historycznym liście biskupów z 1964 roku. Mam w pamięci telewizyjny obraz liturgii, tyleż kościelnej, co politycznej, w Krzyżowej i przejmujące wrażenie, gdy Tadeusz Mazowiecki z wahaniem odpowiada na gest objęcia przez potężnego sąsiada reprezentowanego przez potężnego kanclerza. Ta ostrożna reakcja na przyciągnięcie, jakby wbrew emocjom premiera rządu Rzeczypospolitej, miała także rangę przesłania. Także w polityce gesty mogą ewentualnie kończyć określone procesy, ale nie mogą ich zastępować. To w tamtych tygodniach i miesiącach był pan w oczach wielu, bardzo wielu ludzi, gwarantem spokoju i bezpieczeństwa. Ta pamięć zbiorowa pozostała, czego wyrazem jest godny pozazdroszczenia dla każdego polityka stosunek opinii publicznej do pana osoby. Wyjątkowo w naszych warunkach jest filozofia polityki i działania publicznego doktora Mazowieckiego. To, co najbardziej wyróżnia go, to poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, bo jest dla niego oczywiste, że polityka to zadanie i obowiązek, to zdawanie sprawy zarówno z rezultatu, jak i ze sposobu dochodzenia do rezultatu. Doktorat honorowy przyznany zostaje osobie, która spełnia wszystkie cechy męża stanu. Starsze pokolenie odzyskuje dumę z faktu, że nie jest to kategoria zupełnie zapoznana. Młodzież uzyskuje szansę zrozumienia znaczenia prawdziwej wielkości. Bowiem, jeżeli ktoś, tak jak Tadeusz Mazowiecki, kieruje się rzymską zasadą, że dobro publiczne jest najwyższym prawem i realizuje nakazy prawa, żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu, co się mu należy, to same przywołują się słowa Horacego: exegit monument aere perennius, regalique situ pyramid alti ius. Zbudował sobie pomnik trwalszy od spiżu, wyższy od królewskich piramid. Nam pozostaje przywilej i radość nałożenia na jego ramiona togi doktora honorowego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę o powstanie. Odczytam formułę wręczenia doktoratu honorowego. Itaque iam nihil impedit quo minus honores universitatis studiorum Varsaviensis tibi impertiamus. Ergo ego te doctorem honoris causa creo, creatum renuncio, omniaque doctoris honoris causa jura ac privilegia in te confero, in eiusque rei fidem hoc diploma universitatis sigillo insignitum tibi in manus trad.
Szanowni Państwo, gratulując panu premierowi Mazowieckiemu z okazji dzisiejszej uroczystości, wyrażam dumę i radość Wydziału Prawa i Administracji, który z najgłębszym przekonaniem wystąpił do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z wnioskiem o nadanie panu Tadeuszowi Mazowieckiemu, byłemu studentowi naszego wydziału, najwyższej godności akademickiej, tytułu doktora honoris causa. Myślę, że wyrażam również dumę i radość nas wszystkich, przyjaciół i współobywateli, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał panu premierowi ten zaszczytny tytuł i że dyplom doktora honorowego wręczany jest tuż po referendum urzeczywistniającym kolejne, choć z pewnością nie ostatnie, marzenie pana premiera Mazowieckiego. Gratulujemy także rodzinie pana premiera. To właśnie najbliżsi najlepiej zdają sobie sprawę, że działalność publiczna, której owoce dzisiaj przywołujemy, często wiąże się z osobistymi wyrzeczeniami i zwykłym ludzkim zmęczeniem czy chwilami zwątpienia, którego nie doświadczają ludzie znający premiera Mazowieckiego wyłącznie z oficjalnych wystąpień. Państwu najbliższym, którzy część tego ciężaru wzięliście na siebie, należą się również szczere podziękowania. Szanowny panie doktorze honorowy, od chwili, gdy na przełomie lat 40. i 50. rozpoczynał pan stąd swoją drogę w dorosłe życie jako student Wydziału Prawa i Administracji, minęło wiele lat. Mimo to jest pan tutaj, na uniwersytecie, miejscu będącym symbolem autonomii ludzkiego umysłu, niezależności myślenia, wolności wypowiedzi i tolerancji wobec odmiennych poglądów, nadal po prostu u siebie. Od dzisiaj tylko trochę bardziej formalnie. Witamy pana premiera w Uniwersytecie, witamy na Wydziale Prawa.